Pokój dobro. Witam wszystkich na 177. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Parakoto. Dzisiaj mamy 6 lutego 2024 roku, jest wtorek i znajdujemy się w Krakowie w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 39. W tym to domu, w kaplicy, odbywa się dzisiaj uroczystość przekazania relikwii pierwszego stopnia pierwszych polskich misjonarzy męczenników błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Przybyliście goście w naszym domu. Mamy dzisiaj taką wielką uroczystość, która jest tak jakby kolejnym elementem naszego projektu, który realizujemy od wielu lat. Projekt Sercem Wspieram Misję ze strony Domów Pomocy. Pan Janusz i pan Jacek z Wolnowi 43 organizują ten projekt i myślę, że wasza jest duża zasługa, że możemy się z tej okazji tutaj spotkać. Ale także najpierw może powitam mieszkańców Wolnowej 43 i Wolnowej 41. Bardzo dziękuję, że przybyliście. Panowie 39. Mamy tutaj osoby, które, dzięki którym te relikwie do nas przybyły. Jest brat Jan Kruszowiec i ojciec Dariusz Kaczyński. Jest z nami też nasz ksiądz Eugeniusz Kowalski i ksiądz Antoni Bąk, który jest kapelanem w sąsiednich domach. Mamy też gości. Myślę, że szczególnym gościem tutaj po pierwsze wymienię sponsora pana Krzysztofa, który jest bardzo stronną osobą, nie chce się pokazywać, natomiast dzięki niemu udaje się wiele spotkań i uroczystości zorganizować, gdyż jest tą siłą wspierającą nas i duchowo, i sercem, ale też finansowo. Także po raz pierwszy mi się udało dzisiaj pana Krzysztofa zobaczyć, a specjalnie na niego nie patrzę, bo tak jak mówię, jest skromnie i nie chce się pokazywać. Do tej uroczystości się przyczynił, bo dzięki niemu mamy zakupione relikwiarium, mamy wystrój tutaj ołtarza, odnowione kielichy mszalne, zakupione obrus, także bardzo wiele darów, których wszystkich na pewno na ten moment nie pamiętam. No i najważniejsze, co przed nami. Najważniejsze to, co dzisiaj nas czeka, to jest przyjęcie relikwii błogosławionych męczenników z Parakoto. Ja pamiętam, jak tutaj przyszłam kilka lat temu, to mieliśmy takie obrazki z relikwiami rozdawane błogosławionego Michała i błogosławionego Zbigniewa. I teraz bardzo mnie, moje serce cieszy to, że możemy też przyjąć relikwie do naszej kaplicy. Także ja tutaj myślę tyle na dzisiaj, nie chcę więcej mówić, bo to nie moja rola. Mamy tu wielkie osoby, które nas wspierają i które nam ten wielki dar dzisiaj złożą. Dziękuję bardzo. Yeah.
Specjalnie przekazać relikwie naszych błogosławionych męczenników, pierwszych męczenników, misjonarzy z naszej ojczyzny. Przeczytam dekret naszego przełożonego. Prowincja o prowincji świętego Antoniego Padewskiego i błogosławionego Jakuba Strzemie, zakonu braci mniejszych konwentualnych franciszkanów w Polsce. Niniejszym przekazuję relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Szczałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka dla kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Łanowej 39. Podpisał w Krakowie ojciec prowincjał Marian Goł. Księże kapelanie, na Twoje ręce pragnę przekazać relikwie naszych błogosławionych męczenników, aby wypraszali potrzebne łaski wszystkim tutaj przebywającym, pracującym, aby właśnie Pan Bóg i Boże prowadził ku zbawieniu. Mówią, że nawet dzisiaj chleb zabrzmiał po peruwiańsku. Rozdajecie relikwie. Chyba już ponad 400 pierwszego stopnia. Dlaczego u nas, dlaczego w naszej rodzinie, która liczy prawie 400 osób? Jaki jest plan Bożej opatrzności? Nie umiem odpowiedzieć. Może w tej waszej franciszkańskiej modlitwie o pokój. Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy z Jego, którzy się Go boicie, mali wielcy. Chwalmy Go wywyższajmy na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Darek i bracie Janie, dziękuję za pokój i dobro, za to, że dobrze jesteście z nami. Ojciec Serafiński, który od was jest, niech to dzieło prowadzone przez was dalej błogosławi. Dzięki. Bóg zaprosi. W imię Ojca,
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tej ofierze składanej wspomnienie męczenników Zbigniewa i Michała godnie głosili śmierć Twojego Syna, który wzywa nas nie tylko do męczeństwa, lecz dał nam przykład do naśladowania przez Chrystusa, Pana naszego. Chciałam tylko serdecznie podziękować braciom franciszkanom, ojcom franciszkanom za przepiękną uroczystość i przede wszystkim za taką inicjatywę, chęć, pomysł, żeby nam relikwie przekazać, gospodarzenie nimi. Ja myślę, że patrząc tak na naszych mieszkańców, też od koleżanek, oni bardzo potrzebują podbudowania swojej wiary i też takie piękne słowa, że właśnie nie te 80 jest najważniejsze, tylko te kolejne wieczne lata. To było naprawdę piękne i wzruszające i trafiające do serc wszystkich tutaj. W imieniu mieszkańców dziękuję, pracowników, którzy też chętnie włączyli się w uroczystość. Bóg zapłać. Projekt Sercem Wspiera Misję zrodził się właśnie w tym miejscu, w Domu Pomocy Społecznej. Kiedy 10 lat temu rozmawiałem z jedną z mieszkanek, będąc w jej pokoju, pytając, jak się pani czuje, ona odpowiedziała: beznadziejnie, proszę pana, moje życie nie ma sensu, mąż mi umarł, dzieci wyjechały za granicę, moje życie nie ma sensu. I właśnie w ten sposób ten projekt, to tak się rodził, no to ja pytałem prawie pana Boga: pani może co mu odpowiedzieć? I momentalnie pojawiła się taka myśl, widząc, że pani czyta książki, pytam się, czy czytała pani taką książkę Dzieje Duszy? To jest książka świętej Teresy, mistyczki, a on mówi: nie. A czy chciałaby pani przeczytać? A czemu nie? I od tego się zaczęło, że święta Teresa wzięła to jakby w swoje ręce, to dzieło. Ona jest główną patronką misji, jak i święty Franciszek Ksawery. Żebyśmy w sposób bardzo delikatny pokazywali i zapraszali do zagospodarowania, czyli pokazywania sensu cierpienia, tak jak nauczał Jan Paweł II w liście apostolskim o sensie cierpienia, chrześcijańskiego sensie cierpienia, żeby pokazać właśnie tą przestrzeń bycia blisko krzyża, właśnie po to, żeby wzmacniać i budować Kościół. List się kończy w ten sposób, że Jan Paweł mówi coś takiego, że to cierpienie ofiarowane w łączności z cierpieniem Jezusa Chrystusa na krzyżu, w tej walce, którą widownym jest współczesny świat dobra i zła, to dobro może przeważyć. Wtedy, kiedy faktycznie ofiarujemy to cierpienie razem w łączności z cierpieniem Chrystusa na krzyżu.
I to już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam do oglądnięcia stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdziecie na końcu tego filmu. Zapraszam również do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymać informacje o wszelkich nowych filmach pojawiających się na tym kanale. Zapraszam również do ściągnięcia aplikacji mobilnej Męczennicy z Parakoto. Tam możecie wpisywać swoje prośby, podziękowania i świadectwa. Niech bracia męczennicy wszystkim Wam błogosławią. Pokój i dobro. Na wieki są, oni tutaj są, są nadziei promiennym znakiem. Ich krew do nowego życia budzi nas. Oni tutaj są.